Kontynuując to wspaniałe wystąpienie mojego przedmówcy, przyznam, że nie wiedziałem o tym, że zaszczyci nas tutaj swoją obecnością i w związku z tym przyznam, że przygotowałem się do tego dzisiejszego, do tej dzisiejszej uroczystości. Powtórzyłem sobie rolę mojego pradziadka w działalności samorządowej i między innymi w powiecie tarnowskim, no ale nie mam tu absolutnie nic do dodania, a robiłem to czytając czy przeglądając ponownie niedawno wydaną książkę właśnie kolegi Jana Herdy pod tytułem O Wincentym Witosie inaczej. Bo rzeczywiście o moim pradziadku no mówi się w kategoriach tej wielkiej polityki już dość dużo, ale ciągle jeszcze za mało tych informacji i tego upowszechnienia jego działalności na szczeblu samorządowym. A on sam w tym swoich pamiętnikach wspomina, że w zasadzie ta działalność była dla niego, no dzisiaj powiedzielibyśmy, trampoliną do dalszej działalności już właśnie na tym szczeblu państwowym. Także ta działalność samorządowa pozwoliła mu zdobyć doświadczenie, zdobyć te ostrogi polityka, prawdziwego polityka, o którym teraz wspominamy. No, muszę jeszcze powiedzieć, że właśnie te wszystkie wydarzenia, których to dzisiejsze jest też dla mnie pewnym takim dopełnieniem tych ostatnich, to znaczy tego honorowego obywatelstwa, jakie tam przyznała 2 lata temu gmina Wierzchosławice pradziadkowi, potem w zeszłym roku Rada Miasta Tarnowa, no a dzisiaj Rada Powiatu Tarnowskiego. Sądzę, że jeśli nas tam gdzieś z góry ogląda, to sądzę, że ma z tego dużą satysfakcję, bowiem no rzeczywiście dużo swojej pracy dla dobra ziemi tarnowskiej poświęcał. Także bardzo serdecznie dziękuję za ten zaszczytny tytuł przyznany mojemu pradziadkowi. Dziękuję wszystkim Państwu i no, życzę dalszej owocnej działalności dla dobra ziemi tarnowskiej. Dziękuję.